i w 62 w Lesie Kabackim. 183 osoby. Proszę. Wszyscy zginęli. Palący się samolot stracił dwa silniki. Proszę. Spadł na las 5 km od pasa lotniska. Proszę. W którym miał awaryjnie lądować. O Maryjo, proszę. Radia natychmiast przyjechać na miejsce katastrofy. Widok wstrząsający. Trudno zdobyć się na jakiś sensowny opis tego, co w tej chwili widzimy. Nad miejscem katastrofy krążą helikoptery. Jaki kluczyk zielony? Tak. Zielony. Kluczyk. Zielony. Miał ktoś szansę uratować się z tej katastrofy. La. Miejsca katastrofy ustawiono krzyż upamiętniający tragedię oraz kamienny pomnik z wyrytymi nazwiskami ofiar lotu numer. No jak się samolot rozbił, to co chciałeś widzieć? 1989 roku jak się rozbił samolot. Telewizyjną Solidarności. Emisja programu została wynegocjowana w ramach porozumień Okrągłego Stołu. Przedstawili kilkunastominutowy poradnik, jak głosować i wyjaśnili dosyć skomplikowane zasady ordynacji wyborczej. Polskie Radio 24. Prezydent będzie dziś zabiegał o poparcie krajów Afryki dla niestałego członkowska Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W ostatnim dniu wizyty Andrzej Duda wystąpi na forum Unii Afrykańskiej, zrzeszającej kraje całego regionu. Wczoraj razem z prezydentem Etiopii Andrzej Duda namawiał przedsiębiorców obu krajów do zwiększenia inwestycji. Z Addis Abeby wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Wizyta Andrzeja Dudy u etiopskiego prezydenta Mulatu Teshome to przede wszystkim rozmowy o gospodarce, a konkretnie o zwiększaniu współpracy przedsiębiorców z obu krajów. Relacje dyplomatyczne pomiędzy Polską a Etiopią rozpoczęły się ponad 50 lat temu, ale nie poszła za tym współpraca gospodarcza. Gdy chodzi o handel, wartość naszej wymiany to około 35 milionów dolarów. To bardzo mało, gdy weźmiemy pod uwagę potencjał obu krajów. Etiopski prezydent Mulatu Teshome dodawał, że jego kraj liczy przede wszystkim na więcej w turystyce oraz rolnictwie. Etiopia to jeden z najbiedniejszych, ale równocześnie najszybciej rozwijających się krajów afrykańskich. Bezrobocie wynosi ponad 20%, ale systematycznie się zmniejsza. W kraju pojawia się coraz więcej inwestorów, w tym wielu z Chin. Prezydent Andrzej Duda przekonywał, że jest to doskonałe miejsce do inwestowania. Afryka jest gigantycznym partnerem gospodarczym jako całość. Przede wszystkim dlatego, że takie kraje dynamicznie rozwijające się jak Etiopia są niezwykle perspektywicznymi partnerami. I oczywiście jest tutaj olbrzymi potencjał, który powinien zostać wykorzystany. Polski prezydent zaproponował otwarcie nowego połączenia lotniczego pomiędzy stolicami obu krajów, a także mocniejszą obecność Etiopii w Polsce. Namawiałem pana prezydenta do tego, aby Etiopia otwarła swoją ambasadę w Warszawie i pan prezydent przyjął to zaproszenie do Warszawy z dużą satysfakcją. Mogę zapewnić pana prezydenta, że jako prezydent Rzeczypospolitej będę czynił wszystko, żeby stało się to jak najprędzej. Andrzej Duda mówił też w Addis Abebie, że Polska może podzielić się z Etiopią swoimi doświadczeniami ostatnich 30 lat, gdy w Polsce kształtował się wolny rynek i dochodziło do przemian gospodarczych. Obaj prezydenci uczestniczyli także we wspólnym forum gospodarczym w Addis Abebie, gdzie powtórzyli, że chcą zwiększania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami obu krajów. Wraz z Andrzejem Dudą do Etiopii przylecieli przedstawiciele 5 polskich firm.
Jedna z nich to warszawski Ursus, który od 3 lat składa w Etiopii traktory i zabiega o nowy kontrakt. Te ciągniki mniejsze trafiają przede wszystkim do małych farmerów. Tutaj jest etap mechanizacji rolnictwa właściwie. Czy możemy powiedzieć, że Etiopia jest na etapie Polski lat 60. Duże ciągniki, które tutaj są, trafiają do dużych przedsiębiorstw państwowych, które prowadzą chociażby produkcję trzciny cukrowej czy cukru, czy też zboża i inne uprawy. Podkreśla prezes Ursusa Karol Zarajczyk. W Etiopii działa też polska firma Asseco, która realizuje kontrakt na informatyzację miejscowej energetyki. Z Addis Abeby Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Kilkanaście tysięcy zabitych chrześcijan, tysiące zniszczonych domów i kościołów, ponad 1 000 000 uchodźców. Ten dramatyczny bilans dotyczy zaledwie ostatniej dekady i pokazuje dramat wyznawców Chrystusa w Nigerii. Sprawcami przemocy są m.in. islamscy radykałowie z Boko Haram oraz muzułmańscy pasterze z koczowniczego ludu Fulbe. O życiu chrześcijan w Nigerii w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie opowiadali Nigeryjczyk Haliba Adam oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się pomocą prześladowanym chrześcijanom. Grzegorz Maciak. Radio Conchita! Radio Conchita! Na północy Nigerii wtargnęli 4 bojownicy i 4 bojownicy. Także proszę Państwa, już tym niektórym od przechodzi, że bracy siedzieli na garnuszku państwa polskiego i nic nie robili i pieniądze brali. I te martusie, i te rysie, i te zdzisie i zorientowali się, że czas minął. Czas minął i trzeba już do roboty. Do roboty, moja Maryjo. Tak, że nie ma już, wiesz, tego co było. A to co było, dawno już nie jest. A to nie jest. Się nie wpisuje w rejestr, nie wpisuje się w rejestr. Cza. Maryjo, co ci napada? Czy czkawka? Czy wypijaka? Wielu chrześcijan, dziesiątki tysięcy musiało uciekać z Nigerii przed Boko Haram do Kamerunu i tam w bardzo trudnych warunkach żyją. I generalnie chodzi o to, żeby oni sobie po prostu zwyczajnie stamtąd poszli. Potem sobie poszli jeszcze dalej, najlepiej się wynieśli w ogóle z całej Afryki. Sprawcami przemocy w Nigerii nie są tylko radykałowie islamscy z Boko Haram, o których głośno jest w mediach. Chrześcijan atakują także muzułmańscy pasterze z koczowniczego Fulbe. To jest lud pasterski i oni napierają najbardziej na południe, napadają na wioski chrześcijan. Już nie wiadomo kto, co, na kogo, z jakiego powodu, a mówili, że w Afryce tak spokojnie jest żyć. No i wczoraj, przedwczoraj była audycja. Działaś. Przymyka oko na te działania. Celem jest po prostu przepędzenie chrześcijan z tych terenów i przejęcie ich ziem. To też jest forma dżihadu. Zgromadzone dowody wskazują, że na pogłębienie się kryzysu i wzrost przemocy wobec chrześcijan wpływ ma także walka o zyski z zasobów naturalnych. Podkreśla ksiądz Waldemar Cisło z papieskiej. No, to jeszcze troszeczkę koleju mają, bo... Statystyki oficjalne mówią o 180 milionach Nigeryjczyków. Myślałam, że nie. Oleju mają to. Chodzi o zasoby naturalne, ale czy tym dżihadystom chodzi o jakiekolwiek zasoby naturalne? Chyba nie. To też, gdyby część tylko uczciwie podzielić tego dochodu, my byśmy nie potrzebowali niczego. Ale ponieważ jest ta korupcja, my na nią przyzwalamy, bo ktoś... Jak? To są wariaty. Działa Boko Haram, to działa państwo ISIS. Zwróćcie państwo uwagę, oni nie strzelają z łuków. Tutaj się jakoś nie przypomina Ojca Świętego, który mówił, że te państwa, które sprzedają broń z jednej strony, a z drugiej mówią o pokoju... Okropne to jest. Ze względu na akty przemocy w niektórych regionach północnej Nigerii praktycznie nie ma już chrześcijan. To był Grzegorz Maciak. Habila Adamu gościł w Polsce m.in. na zaproszenie Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan. Nigeryjczyk jest jednym z bohaterów reportażu Kalifat albo Śmierć. Książka jest już dostępna w księgarniach. Polskie Radio 24. No tak. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej tworzy zbiór filmów archiwalnych związanych z miastem. Zaapelowano do mieszkańców, by przynosili stare taśmy i efekt był zaskakujący. Relacja Marka Cynkara.
Popatrzcie, pochód pierwszymajowy. Ciekawe, z którego to roku? Chyba lata 70. Przemyśl. Przemyśl, pochód pierwszymajowy. Skąd pochodzą te taśmy? Jan Jarosz, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Wszystko wzięło się stąd, że jeden z mieszkańców Przemyśla przekazał do naszego... Także już to państwowe się dawno skończyło żebranie, proszę państwa. Czy się stoi, czy się siedzi, to mówią, że się coś tam należy. Czy się rymuje, czy się nie rymuje. Że się należy, mówią, wiesz, macierzy. A tu się nic nie należy. A tu się nic nie należy. Oni mówią, że im się należy. Czy się stoi, czy leży. Także Rysia już teraz chciałaby wystąpić za darmo, ale między innymi dają. Stare aparaty do wyświetlania tych filmów. Tak, otrzymaliśmy już dwa projektory radzieckie i jeden. Co to tak tu łazi? Otrzymaliśmy również jedną kamerę. Jedną kamerę. Otrzymaliśmy ścierę. Otrzymaliśmy kamerę. Kamerą. Jeden z tych filmów pokazuje nam pejzaże miasta Przemyśla z 1978 roku. Widzimy wzgórza, na których dziś stoją wielkie osiedla, na których w 1978 roku pasły się krowy. Przede wszystkim pasły się krowy. A krowy, system morowy i pasły się tutaj krowy. Posiadają wartość także artystyczną. Marek Mikrów, artystyczną, no bo jak my tworzymy sztukę, już teraz to za darmo, bo proszę państwa, te teatry komunistyczne, to widzą państwo, gówno znaczą, ludzie zaczęli tworzyć swoje, a nie mieli pieniędzy. Tu w Polsce za wysoko Janda nie podskoczy. No może Janda jeszcze. Ale oj, się nic nie opłaca teraz. Ona chciała być wielka Janda i okazało się, że jej na raka też umarło. Życie w ogóle krótkie, my nie życzymy źle. Nie, nie. My źle nikomu nie życzymy. Coś tu też będzie. Jeśli macie państwo takie filmy, przynoście do muzeum. My zaprezentujemy, a państwu przekazamy w formie zdigitalizowanej. Coś jedzie. Pokazywać swoim. Czy coś tu będzie? Następnym pokoleniom. A ty głupi. Oj, ryś. Europejskie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne rozważa anulowanie rekordów Starego Kontynentu. W ten sposób federacja chce odzyskać wiarygodność i zaufanie. W środowisku sportowym pomysł jednak budzi kontrowersje. Anulowanie, a anule, anuloki. Zdjęcia zawodników, które dopingowe nie były skuteczne, są tematem wielu dyskusji. Anuloki. Stowarzyszenie lekkoatletyczne chce rozprawić się z tym, lekkoatletyczne. Anulaki, 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 które nie budzą żadnych wątpliwości, że sportowiec w momencie ich osiągnięcia nie był na dopingu. Sędzia międzynarodowy.
Narodowy i przewodniczący Komisji Statystycznej Janusz Rozum przyznaje, że Anulaki, kurczaki ze sraki. No i cały okres czasu przed uzyskaniem rekordowego, czyli żeby ale, podlegał pod tak zwany paszport biologiczny, który monitoruje podstawowe problemy. O Maryjo, a co to otwierać pewnie, nie? Nie, tamta brama to nie tam, ona wąska, tam się wchodzi tylko. Sędzia dodaje także, że ciężko określić. Nie, jak pan musi, to trzeba. No już przyjdę, już są, tam pan idzie. Albo za 5 minut, bo już dawno są. Ale z kolei Amerykanie uzyskają demokratycznej, ale to jest wróżenie z fusów, bo przecież nie wiadomo, który wynik wtedy zostanie zaznaczony, bo nagle może się okazać, że Amerykanie nie zyskają aż tylu rekordów. Jakiegoś machajstra nie ma. ...tysięcy przechowywanych próbek amerykańskich. W związku z tym nie ma dowodu, że te próbki możemy dalej badać i teraz wszystko się obróci przeciwko tym Amerykanom. No, będziemy w jakiejś sprawy sądowe. Według sędziego lepszym rozwiązaniem od anulowania wyników byłoby podzielenie igrzysk na epoki. Mamy najwyższe igrzyska olimpijskie w Tokio w 2016 roku. Zamknięta i w łeb kopnięta. To było powiedziane, że Bolt miał rekord świata w ona zamknięta, bo jest wariatką. Bo jest wariatką. Wariatką jest. Są lepsze od tych starych, czy nie są. W związku z tym nikt by nie stracił żadnego rekordu. Za takim rozwiązaniem jest także półfinalistka. Za takim rozwiązaniem. Wszyscy są i napierają za takim rozwiązaniem. Wszyscy są i o to proszą. Bo nie wierzę w to, że przez 40 lat ludzie trenują i nie znalazł się kolejny taki talent, ale skoro nikogo za rączkę nie złapano, to nie można nazywać tego... Szuka rekordu debilka. Przecież... Rekord nie polega na wysokości, na wielkości, tak jak oni pobudowali te kościoły, bo myślą, że jak kościół od cerkwi jest wyższy, dosłownie to jest lepszy. A to przecież nie tędy droga. Lepszość jest w duchowości, lepszość jest w świętości, tego się nie da zmierzyć. Nie da się zważyć tak dosłownie, jak człowiek sobie myśli. Jak człowiek sobie weźmie i pomyśli. Jezu. Jezu. Kroki robią, bo jest źle. No. Przy wejściu, przy... Jest źle, nie ma jak wejść. Na licznej hali się zebrali. Na licznej hali. Stowarzyszenia ma zostać przedstawiona Światowej Federacji Lekkoatletycznej podczas kongresu poprzedzającego sierpniowe Mistrzostwa Świata w Londynie. Małgorzata Czągowska, Polskie Radio 24. Trwa poranek Polskie Radio 24, droga Kania, a przed nami jeszcze rozmowy. Będzie naszymi gośćmi będzie Anna Chodakowska. Pan pułkownik Piotr Wroński tu opowie o obniżeniu emerytur mundurowych oraz prokurator Bogdan Święczkowski. A w drugiej części programu debata, czyli profesor Piotr Wawrzyk, profesor Wawrzyniec Rymkiewicz i profesor Waldemar Paruch. No? I co? No dobra. Wjeżdżajmy. Wystąpienie na forum Unii Afrykańskiej w Addis Abebie będzie najważniejszym punktem ostatniego dnia wizyty prezydenta w Etiopii. Od kilku lat Polska zabiega o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. Głosowanie w tej sprawie planowane w czerwcu. Podczas wczorajszych rozmów z prezydentem Etiopii otrzymał zapewnienie, że Addis Abeba będzie popierać potrzebnych staraniach. Dzisiaj prezydent będzie przekonywał przedstawicieli innych krajów
Afryki w czasie wystąpienia w siedzibie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie. Pod tym względem stolica Etiopii Addis Abeba jest miejscem niezwykle ważnym, bo jest taką, można powiedzieć, Organizacji Narodów Zjednoczonych na Afrykę i to tutaj jest siedziba Unii Afrykańskiej. Andrzej Duda wróci do Polski w środę przed południem. Trwa szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystną pogodą w kwietniu i maju na terenie całego kraju. Pracuje około 2,5 tysiąca komisji powoływanych na wniosek samorządów przez wojewodów. Widzisz? Większość z nich nadal opracowuje raporty określające skalę strat. Do resortu docierają jednak pierwsze szacunki, mówi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Rolnictwo to nie...